Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Mafii 3. A więc tak jak obiecałem, pojedziemy teraz do klubu. Oj Boże, co ci się tak zacina? Siadaj. A więc jedziemy. W ogóle pojechaliśmy nie w tą stronę. Czy to ważne? Ojej, a trochę sobie pojeździmy. Trzeba zobaczyć, jak w ogóle to działa. W lewo. Ole, gruchot stary. Jedziemy. Jak daleko to jest? 2000 metrów. Czyli zrobię delikatne cięcie, bo co, będziemy męczyć się całą drogą. Po krótkim cięciu dojeżdżamy już do celu. Jeszcze 300 metrów. 340. Tutaj gdzieś względ w lewo. Tutaj ładne palemki. Dojeżdżamy. Jesteśmy na miejscu. Porozmawiaj z ochroną. Okej. Jakaś rezydencja. Into the back. I'm here to see Mr. Marcano. The name's Lincoln Clay. That a fact? I'll be goddamned. Mind your manners while you're in there, boy. Or they'll be hell to pay, you hear? Park over to the side. Jakiś obóz koncentracyjny chyba tutaj jest. Zobaczcie, sami czarnoskórzy. Jeżeli on już mnie nazwał, że dla pracowników jest od zaplecza. Ja wjeżdżam bramą frontową. Możesz mi umieć samochód. O, tutaj musimy iść. Okej. Okay. To jest chyba ten koleś, co okradaliśmy bank z nim. Z tyłu jakieś fajne furki. O Boże, nie mój klimat. Jakiś bankiecik. Takie podobne twarze jak GTA 5. Siły specjalne. Chyba będziemy z panem współpracować. Albo będziemy mu utrudniać życie. Feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that
reserve in town. And you're gonna hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. Should be 6-7 million in there, easy. That's pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Życiowa okazja. Aha, czyli ja muszę zacząć dla niego pracować, żeby spłacić dług. Ale taki dosyć mocny skok. Aha, czyli ciąg dalszy tego, co było na samym początku. No dobra, mam karabin, widzę cię. Nie ruszaj, ja cię, kurwa, proszę. Aha, używaj tego trybu, dobrze. Już teraz wiem, o co chodzi. Dwóch, trzech. Tam z tyłu nikogo nie ma. Nie mam, 100 naboi, dobrze. O Jezus, bo nie chcę tam do was się przebiec. Mam się do ciebie tam przebiec? Nie ma co, biegniemy tam. Idziemy tam do nich. Bo jeden leży. Drugi leży. Jakaś broń by się przydała. Ale może nie, wyjdziemy po prostu. Czekaj, co on mówi? Dobrze, no idę ci pomóc, czekaj. Zmienimy sobie na to, będzie łatwiej biegać. O! Kurwa, co tu się dzieje? Ha! Jest, widać tam coś? Nie, nie widać. Apteczka? Aha, apteczka już jest nieaktywna. Zajebiście, odcięli się tu. Dobra, chowamy się. Broń kogo? To nieważne.
Good. Jest. Jest i drugi. Jest i trzeci. Latarkami mi świecą po oczach, ja nic nie widzę. Ej, bo mi się odsunie, patrz. Pyk. Dobra, dobity. Idziemy troszeczkę ogarnąć sobie broni. Tak, zaraz mi w ogóle... Dobra. Aha, do... Tak. Czekaj, bo najpierw z tej będą atakować. Później z tej. Szybko się odwracam. Siad. ...24 naboje, trochę mało. Dobra, mam 30 dodatkowych. Wracaj do skarbca, chyba już się wykopali. Ale biegnie z tym, czekaj, no przecież. Zaraz zacznę rękoma kopać. To tylko dynamit. Zajebiście. Tak mi się wydaje, że cały skarbiec spadł. Zimę. Będziemy chyba... Ej, głupi ty, głupi. A więc jedziemy dalej. Aha, to jest prototyp tego wiertła. Chuj, zepsuł się. Jebana twoja mać. Takie fajne złomowisko. O, browarek sobie tak otwiera jak wszyscy. O kant stołu. Czy może nie jak wszyscy, ale... O jakiś kant.
Czasami tak pęka końcówka i albo trzeba piwo wyrzucić, albo po prostu być bezpiecznym, żeby szkła nie połknąć. Te wcinki filmowe normalnie mnie wykańczają, są tak długie. Skończmy tą misję. No, jest ciemno. O, jedzie. Ja płynę, tak? Dobra. Płyniemy łodzią. Ale się fajnie. O, łodzią się fajnie płynie. O, czekaj. Trochę mnie zarzuca. Czy to ważne? 1700 metrów. Ijo, 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 ijo. Shift. 1400 metrów, ale policja też ma chyba łódź. Będzie mi się dobrze... No właśnie. O właśnie, tak. O, proszę bardzo. Jedziemy. Może tutaj pojedziemy. Oj, to był zły pomysł. Ja nie mam przodu już, dzioba nie ma. Dzioba mi urwało. Chyba nie uda się wygrać tej misji. Jezus Maria. Co tu jest? Koniec. Koniec przejażdżki. A nie. Trzeba było wcześniej zmienić jednak ten. No już, dobrze, dobrze. Widzę cię w wstecznym lusterku. 300 metrów. No, rozwalicie go? Gazu. Jak? Gazu? Nie dam rady. O, ja cię nie wierzę, nie? Dobra, krótkie cięcie. Jeszcze raz, jedziemy, teraz się uda. Skarbiec, jedziemy. Wiadomo, nie zawsze udaje się za pierwszym razem. To już jest jednak troszeczkę jakaś misja, a nie jakieś tam przejechanie z punktu A do punktu B i zabiciu kilku gości. To już trzeba troszeczkę przewidzieć, co się może stać. Bo na przykład tutaj wiem, że będę płynął. Już... O, ale pięknie zrobił ten unik. Jedziemy. O, już są za mną. Ale to jest nieważne, bo tu jest kolejna łódź, która płynie tamtędy. Uda się. Tu troszeczkę im zajedziemy drogę. O tak. Z prawej strony niech próbują wyprzedzić. O Jezus. Nie wierzę. Dobra, szybkie cięcie. Teraz musi się udać. Bo ja w to po prostu nie wierzę, że to jest takie trudne. Jedziemy. Tu w prawo. Ej, no czemu on teraz je skręci w prawo? Dobra. Zaraz gdzieś będzie zmiana toru jazdy. Ciśnij shift. No patrzę shiftem. Dobra, jedziemy. Szkoda, że ja nie mogę strzelać, bo bym ich tam zastrzelił. Dobra. Ale minął to. Teraz tylko dopłynąć do celu. Dawaj. I... z powrotem wrócimy. A co? Tu? Tu nie? No, nie wierzę. No jak? Po co? Dlaczego? No, pójdźmy, pójdźmy. Dawaj, 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 dawaj. Za bardzo się bawię niepotrzebnie.
Dobra, jedziemy. I tu ich zepchniemy. Dawaj, dawaj, 300 metrów. Nie, 700. Jak ja liczę? 500. Dobra. O Jezus, znowu się nie uda. Nie wierzę w to, no. To jest trudne. Po prostu to jest trudne. 100 metrów. No i co ja teraz zrobię? Jedziemy. Ale akcja. Udało się. Do 3 razy stuka, albo to była 4, nie pamiętam jeszcze raz. Dobra, wychodzimy. A, bo nogę ma rozwaloną. Jak to jest noga rozwalona, cieknie z niego. Na pewno trzeba będzie jakoś unikać kontaktu z policją. A więc wychodzimy. Jezus jest przyjacielem. O kurde, jakaś imprezka. O, kolejny tam jakiś pijaczyna jest. Nie, tu ich w ogóle to nie dziwi, przecież tu same barany są. Ej, ej, tam jest jakaś chyba policja. Czekaj. Dzwonimy. We're some deep shit, need your help. Where are you? Just off the parade route. Danny's hurt. I can't get a car to you because the roads are closed off. Listen. There's a grocery store on the back side of the cemetery. No pewnie. Can you get over there? Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. And Lincoln, be careful, yeah? You and Ellie. Dobra, 34 metry. Cofniemy się. Może tu będzie łatwiej dojść. Aha, tu jest zaparkowane, więc trzeba będzie iść prosto. Idziemy, idziemy, idziemy. Tak, hej, be careful. Sammy's having a car delivered. It'll be at the loading dock at the grocery store. God bless the old man. Tu się dużo dzieje. No jak gdzie idę? No idę po samochód. No. Klawiatura się zacina. Kurde, muszę iść przez środek. Co za. Coś jeszcze? Ale impreza była, widzę, przednia, bo. Burdel jest jak. Ładnie nam fajerwerki grają. Jest i sklep. Jest
Jesteśmy w sklepie, znaczy w barze. A i zarobiście, jest policja. Jest i policja. Pójdziemy tu pod ścianą, panowie, wiecie? Pójdziemy tu pod ścianą, może nas nie zauważą. Bla, bla, bla. Są uzbrojeni. Dobra, tam przejdziemy, tamtędy nie przejdziemy chyba. Co tam się dzieje? Ja muszę tamtędy iść akurat. Problem spi i cię. Nie patrz na mnie, policjancie. Prosto na nich muszę iść. Boże. Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Chyba kilku policjantów będę musiał załatwić. Amen. Ale zrobił krok. No dobra, no ale dlatego, żeby uciekła reszta. Czerwone strefy. Jeden. Dwa. Gdzie? Tędy mnie tu obchodzisz, cholero. Run, run, go, go. Ej, nie trafiłem. To jest... No gin. Dobra, biegniemy. Dawaj, 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 dawaj. Go, 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 go. No i co teraz? Aha. Dobra, idziemy tędy. No, chowamy się. Kwiatuszku, uciekaj! Nie widzę go. Mogę wsiąść teraz do samochodu? Ijo. Może ja muszę jednak, czekaj, jakoś tutaj pojedziemy, tu pojedziemy. To chyba sład jest. Próbujmy tędy jakoś uciec. To było mądre posunięcie, widzę. Czekaj, czekaj, bo tu gdzieś jeszcze coś biegnie. Idziemy do ciebie. No nie wiem, gdzie jest twoja broń. Dobra, 90 parę metrów do przejścia. Uda się. Kurde. Niebieskiej strefy. Udało ci się zgubić. Jestem na krawędzi niebieskiej strefy, więc... Gdzie ty pędzisz, cholero?
Dobra, policjant mnie goni. Dwóch. Nieważne. Tutaj wejdziemy. Jest i samochód. Zgub policję. No jedź, odpal, cholera. Jedziemy. Ty! Normalnie stanął jak wmurowany, widzę. Dobra, jedziemy tędy. Pojedziemy tak, tutaj. No, tym samochodem się nie da za bardzo manewrować. Żeby zgubić policję, to trzeba najlepiej często zmieniać kierunek jazdy. Tak samo jak było w GTA 5. Jak chciałeś zgubić policję, kilka skrzyżowań przejechałeś i zaraz ich zgubiłeś. Tu pojedziemy w prawo. O, widzisz, nie? Udało się. Jezus. Tutaj te samochody w ogóle nie hamują. Dobra, gdzie teraz? No dobra, dawaj cel, gdzie teraz? No, aha, czyli to będzie po prostu filmik. Ponad 2 miliony. No, więc walczymy o wolność. Oj, czuję, że coś będzie nie tak. Będzie chciał chyba zabrać wszystko. Aha. Co tu się stało? Czyli to będzie tak mój główny wróg. Ale przecież dostałem strzał w głowę. Jak ja żyję? Something.
chyba ksiądz mnie uratuje. Zazwyczaj gry zaczynają się od razu od takich scen, a później dopiero to się jakoś rozwija, a tutaj od razu się takie zaczęło. Myślałem, że to jest sprzymierzeniec. No to był dupek, który wykorzystał mnie. Ale zarosłem. Uczą mnie chodzić. A więc będzie zemsta. Kolejne odcinki będą na pewno. Gra mnie wciąga. A więc na razie, cześć, pompa. Zaczniemy kolejny odcinek za chwilę.